Sławomir Paszko, ISP, rozwiązania AI w ruchu. Witam Cię serdecznie. W tym filmie chcę pokazać funkcję łączenia katalogów w jeden punkt pomiarowy. Jest to dość często spotykany przypadek, gdy kamery na przykład nagrywają każdą godzinę filmu w osobnym katalogu. I teraz jak to połączyć, jak zrobić z tego jeden punkt i wysłać to wszystko jako jeden punkt pomiarowy. Zapraszam do wideo. Przygotowałem katalog, który składa się z trzech podkatalogów: 7, 8 i 9. Każdy z tych katalogów symbolizuje tą godzinę pomiarową, 7, 8, 9, i w każdym jest jeden film. Chciałbym teraz połączyć te wszystkie trzy katalogi, wszystkie trzy filmy w jeden punkt pomiarowy. Jak to zrobić? Służy do tego przycisk Połącz. Wybieram lokację pierwszą, naciskam przycisk Połącz i zaznaczam na liście, które lokacje chcę połączyć. OK. Lokacje 8 i 9 chcę połączyć z lokacją numer 7 w jedno. Naciskam OK. Jak widzisz, lokacje zostały połączone. Są w nich trzy pliki, tak jak było oryginalnie, oraz czas z lokacji został zaktualizowany. OK. A co jeśli się pomylę? Mogę to poprawić. Znowu naciskam Połącz i odznaczam lokację 9. Załóżmy, że chciałem połączyć tylko 7 i 8. Znów lista lokacji została zaktualizowana. Mamy lokację 7, która łączy 7 i 8 oraz lokację 9. Wróciłem do ustawienia, że lokacja 7 łączy w sobie 8 i 9. Mam teraz jedną lokację, która ma 3 pliki, która jest łączona. Czy potrafię wysłać tą lokację w chmurę? Tak. Muszę ją najpierw skonfigurować, wybrać jakąś klasyfikację, układ arkuszów, a następnie przejść do zakładki chmura, odśwież. Jak widzisz, jest tu ta lokacja, zawiera trzy pliki i zostaną one wysłane jako całość. Również przy pobieraniu wyników pobiorę całość tych wyników. Gdy lokacja jest połączona, również tutaj w pasku wyboru filmu mogę skakać po poszczególnych filmach. Wszystko to działa tak, jakby te pliki były w jednym katalogu. To jest drugi przykład, który przygotowałem. Mamy tutaj dwa katalogi, 28 i 29 września. W pierwszym katalogu mamy trzy pięciominutówki przed północą, a w drugim katalogu mamy trzy kolejne filmy po północy. I chciałbym liczyć te dwie doby jako jeden pomiar. Jak to zrobić? Znowu naciskam Połącz, łączę 28 z 29, naciskam OK. Jak widzisz, pomiar został połączony, a czas pomiaru jest od 23:40 do 15 po północy. Również wybierając filmy, mam do wyboru wszystkie 15-minutówki, które tam występują. Znowu, te dwa katalogi zostały połączone w jeden i zachowują się tak, jakby były jednym. Mogę teraz ustawić konfigurację, zapisać i przejść w zakładkę chmura, gdzie będę mógł wysłać to jako całość, jako jeden pomiar. To wszystko, co chciałem przedstawić w tym filmie. Mam nadzieję, że to przedstawienie funkcji łączenia katalogów pomoże Ci w różnych sytuacjach, gdy Twoja kamera nagrywa w taki, a nie inny sposób. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie.